zrealizowany jest tu w Śródmieściu, to jest rewitalizacja Śródmieścia, przestrzeni śródmiejskiej, dofinansowany ze środków unijnych. Udało nam się odkryć element dodatkowy obronny baszty, czyli broniący bramy wjazdowej, czyli basztę taką okrągłą, którzy mówią barbakan, myśmy to tak wstępnie nazwali. Generalnie już w tej chwili są tam głosy sprzeciwu, że to rondela, że to baszta, czy wieża. No, ma to jakieś znaczenie techniczne, ale nie wpływa na znaczenie odkrycia, ponieważ o tym elemencie nie było nic wiadomo do tej pory. Tak? Wiedzieliśmy, że jest szyja bramna, nie wiedzieliśmy, jak się kończy. Sam fakt tego, że odkryliśmy tak niespotykane rzeczy i w zasadzie było to zaskoczeniem dla nas wszystkich, że jest to tak rozległe, że jest tego tak dużo, że jest to takie fajne, mówiąc bardzo potocznym językiem. Mamy nadzieję, że ta konferencja pokaże nam, to seminarium pokaże nam, jakie są sposoby na to, żeby zrobić z tego po prostu atrakcję. To dzisiejsze spotkanie, ta konferencja temu celowi ma służyć. Chcemy porozmawiać, w jakim kierunku powinniśmy pójść, jakie rozwiązania powinniśmy zastosować. No i przede wszystkim również powiedzieć, czym dzisiaj dysponujemy, co zostało de facto odkryte, bo były i pokazywały się różne głosy, czy jest to barbakan, czy jest to tylko szyja bramna, czy jest to baszta. Jeżeli chodzi o datowanie tego, to wiadomo, że tutaj w tym rejonie powstawały fortyfikacje po 1378 roku. Moneta z warstwy użytkowej, czyli poziomu średniowiecznego, pokazuje nam, że na pewno po 1410. Zaprosiliśmy tak naprawdę nazwiska z samej góry, jeśli chodzi o polską konserwację zabytków i architekturę, bo dojechał do nas pan profesor Teichmann, czyli nazwisko takie, które w konserwacji zabytków jest praktycznie numerem jeden. Są również z nami architekci, którzy mają w swoim dorobku projekty związane z tkanką zabytkową. Zajmowałem się przez ostatnie 4 lata renowacją i adaptacją piwnic staromiejskich na cele kulturalne na obszarze wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Każde tego typu przedsięwzięcie jest wykonalne, biorąc pod uwagę to, co miało miejsce w Warszawie i jak długo trwał ten proces, jak był złożony, jest to możliwe. Jest to możliwe nie tylko pod względem technicznym, budowlanym, ale też pod względem formalnym i finansowym. Mówię tutaj głównie o pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. Czeka nas zapewne długa droga, bo trzeba zakończyć cały proces badań, trzeba złożyć to wszystko do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, następnie trzeba opracować program właśnie, w jaki sposób to zabezpieczyć, wyeksponować, no a potem znaleźć środki na finansowanie i zgodnie z oczekiwaniami nas wszystkich jako mieszkańców to zrealizować.